Już po raz 12 marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zaprasza mieszkańców regionu do wspólnego celebrowania Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Świętego Marcina. Pomysł ożywienia wygasłej już niemal tradycji rodzinnego biesiadowania przy gęsinie narodził się 12 lat temu. Na Pomorzu i Kujawach od wieków hoduje się gęsi, w mięsie tym rozsmakowała się niegdyś polska szlachta. Nawet nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz, opisując staropolskie uczty, sławił gęś jako obowiązkową pozycję w menu. W kujawsko-pomorskim dużą wagę przywiązujemy do pielęgnowania tradycji, a rodzinne obiady z gęsiny spożywane podczas Narodowego Święta Niepodległości z pewnością do nich należą. Dlatego też od lat prowadzone są działania mające na nowo wypromować gęś jako produkt o wyjątkowych walorach, ekologiczny i dostępny dla każdego. Gęsina jest nie tylko wyjątkowo smaczna, ale przede wszystkim zdrowa. W ten sposób województwo kujawsko-pomorskie zbudowało wizerunek i reputację marki kujawsko-pomorskiej gęsiny na świętego Marcina, potwierdzonej i chronionej międzynarodowym patentem. Obecnie jest to już akcja dobrze rozpoznawalna nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Kiedy zbliża się 11 listopada, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, wiadomo, że na stole pojawi się kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina. 12. odsłona akcji jest szczególna ze względu na wyzwania związane z pandemią koronawirusa. Wprawdzie nie odbędzie się flagowy festiwal gęsiny w Przysieku, ale wiele wydarzeń udaje się zaaranżować w internecie. Są więc filmowe przepisy, relacje, spoty tematyczne oraz możliwość zrobienia zakupów na internetowej platformie pod nazwą Wirtualny Ryneczek – Smaki z Pomorza i Kujaw. W tym roku, z uwagi na obostrzenia sanitarne, prezentacje kulinarne będą transmitowane w sieci. Jak co roku, zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych dla najmłodszych oraz rywalizacji na najlepsze relacje z przygotowywania gęsinowych obiadów. Więcej szczegółów na stronie czasnagęsinę.pl oraz kujawsko-pomorskie.pl. W kujawsko-pomorskiem udało nam się zbudować tradycję rodzinnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości, a jej nieodłącznym elementem są domowe spotkania przy stole i serwowana podczas nich gęsina. Nasza kampania ożywiła obyczaj wspólnego celebrowania rocznicy odzyskania niepodległości radośnie i z dumą w otoczeniu najbliższych. Dziękuję Państwu, że jesteście częścią tej tradycji, że przekazujecie ją swoim dzieciom i wnukom. Tymi słowami do wspólnego świętowania zaprasza marszałek Piotr Całbecki.